Thank you.
Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj będzie taki majówkowy vlog, w którym pokażę, co robię podczas majówki. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, mam nadzieję, bo tam się dzieją różne inne rzeczy. Ja podczas tej majówki skończyłam Book Lovers Emily Henry i zaczęłam nową książkę autora Krzysztofa Malinowskiego, Umrzeć, żeby żyć. Jak na razie bardzo ciekawa książka. Ja czytam opinie trochę niepochlebne jakby o autorze, ale ja do tych opinii się na razie nie odnoszę. Na razie czytam książkę i na razie ona mi się podoba. A co będzie dalej, to zobaczymy. Ja dopiero zaczęłam, bo jestem tam na setnej, nawet nie na setnej stronie, gdzieś tam koło 60 pewnie, aż wejdę, zobacz. 61 dokładnie strona, 8 rozdział. Bardzo mi się podoba, jest ciekawa i poruszająca zdecydowanie, ale na razie nie mogę niestety nic więcej powiedzieć o niej, bo w zasadzie co mogę powiedzieć po 60 stronach? Mogę powiedzieć, że jest bardzo ciekawie napisana, bo jest pisana jakby z perspektywy autora i on mówi tam o sobie, jakby o swoim życiu i o tym, jak to tam się działo w jego życiu i jak nie było zbyt łatwo mu, bo od początku czuł się dosyć inny. No ale zobaczymy, co będzie dalej. Także zapraszam na vloga. Kurak z kurami. 2, 4. Cztery samice, jeden samiec. Thank you.
przeczytałam sobie Umrzeć, żeby żyć Krzysztofa Malinowskiego. Natomiast teraz chcę przeczytać Erskina Coldwella, Blisko domu, bo znalazłam tutaj u dziadka. I chcę właśnie przeczytać tę książkę. Jest bardzo ciekawa i jestem już w zasadzie na 25 stronie, więc mam nadzieję, że nie będzie tam słuchać tła. Natomiast właśnie chcę skończyć tę książkę dzisiaj i jutro zabrać się za powrót do Krzysztofa Malinowskiego. Myślę, że Erskina Coldwella przeczytam szybko, bo jego się dość szybko czyta i jest bardzo przyjemny. W sensie tematy trudne, bo są właśnie o czasach, kiedy jeszcze czarnoskórzy ludzie nie mieli zbyt dużo praw. Natomiast ogólnie bardzo ciekawa książka i lekko się pisze. Także ciężkie tematy, ale napisane lekkim piórem. Witam Cię w update'cie czytelniczym, a właśnie kończę Erskina Coldwella, Blisko domu. Zostało mi około 50 stron, więc dziś na pewno skończę. No i jest to książka, gdzie głównym bohaterem jest Native Huntington, który jest znanym w całej okolicy szczęściarzem. No i on wychodzi za mąż za pewną... Wychodzi za mąż, żeni się z pewną wdówką, która ma mnóstwo pieniędzy, no ale on jej nie kocha, bo ona go poprosiła po prostu o przysługę, aby został jej mężem, ponieważ jest bogatą wdową i nie chce, żeby jakby inni ludzie się obok niej, inni mężczyźni obok niej się kręcili, bo wybrała właśnie jego za to, że przyszedł i ją wspomógł w tym trudnym czasie po śmierci męża. No i on się zgadza, żeni się z nią, no ale on jej nie kocha i cały czas od niej ucieka. No i tak naprawdę od wielu, wielu lat ma romans z pewną mulatką. Josephine Maddox chyba, tak się nazywa. No i właśnie ta jego żona przyłapuje ich na tym, co robili, i powoduje to pewną wendetę na właśnie tej mulatce.
No i wskutek pewnych wydarzeń ginie jej narzeczony, ponieważ ona przez to, że jest mulatką, postanawia wyjść za ciemnoskórego, aby być szczęśliwa, bo jest, ona jest zakochana w tym native Huntingtonie, ale nie, on jest biały, ona jest ciemnoskóra, więc nie mogą być razem. Bardzo fajna jest ta książka, w sensie ciężki temat i zdecydowanie pióro Erskina Caldwella podoba mi się bardziej niż autora Miedziaków, Coltona Whiteheada. Zdecydowanie lepiej przyswajam tego pisarza. Myślę, że też ze względu na to, że Erskine Caldwell pisze tak jak było, w sensie Colton Whitehead pewnie też, ale pisze ze wszystkimi najmniejszymi szczegółami. Ja jestem zachwycona tą książką, no i lecę czytać dalej. Zaczynam ją. W zasadzie jest już 11:23. I w zasadzie coś już powinnam zrobić więcej, ale dzisiaj mam taką wielką chęć pogrania w moją grę ukochaną, najukochańszą grę w ogóle życia. O, jaki świetny kadr. I jest to The Sims. Także nie wiem, czy dzisiaj nadrobię jakieś książki. Natomiast dzisiaj na pewno będę grała sobie w Simsiki. Póki jeszcze Simsy się włączają, to wczoraj u dziadka w biblioteczce znalazłam książkę Williama Wordona Al i okazuje się, że jest to kontynuacja Paśka. A ja Paśka bardzo lubiłam, tylko że są opinie bardzo podzielone, bo jakby
ptasiek jest super, a Al właśnie ma takie opinie, że niepotrzebna kontynuacja, albo że kontynuacja zrobiona na siłę. Nie wiem, przekonam się jak przeczytam. Nie wiem, czy teraz ją zacznę, bo planuję właśnie skończyć tą książkę, to co czytam na czytniku. A nazwy tej książki nie znam, bo nie zapamiętałam. A nazwa książki to Umrzeć, żeby żyć. A więc planuję najpierw tą książkę skończyć, a dopiero później zabrać się za Williama Whartona, więc to pewnie będzie już w kolejnym wideo, albo w ogóle dopiero w podsumowaniu. No ale zobaczymy. Na razie będę sobie grała. Skończyć tą książkę, o której wam wcześniej mówiłam, że czytam. Ja w ogóle nie pamiętam jej tytułu. Coś tam ze śmiercią, zanim umrzesz? Nie, coś innego. No nieważne. Ja tu wkleję może zdjęcie, okładki, żebyście wiedzieli, o jakiej książce mówię. Natomiast właśnie chciałam ją sobie wczoraj skończyć, ale jako, że grałam sobie w Simsy w wolny dzień, to stwierdziłam, że zacznę sobie czytać, a raczej słuchać jakiegoś audiobooka. No i padło na książkę Melissy Darwood, Survivalowe starcia. Jest to romans, na razie bez erotyki, na szczęście, bo jakoś nie lubię tego typu książek słuchać i czytać. W sensie czasem się zdarzy, ale to nie jest jakieś guilty pleasure. Więc zaczęłam. No i mamy tam główną bohaterkę, która jest wysłana w służbowym wyjeździe do Grecji, jako że ona tam po części jest Greczynką, bo jej ojciec jest Grekiem. No i co tu jeszcze powiedzieć? Myśli, że jedzie ze swoim znajomym szefem, w sensie synem szefa, z którym się zna, natomiast okazuje się, że jedzie z zupełnie innym synem szefa. No i oni mają tam pewne przygody w tej wyspie w Grecji, na wyspach Grecji. Planują tam kupić ziemię pod hotel nowy. Natomiast z plotem dziwnych wypadków okazuje się, że jadąc na tą wyspę, ich przewodnik się upił, więc postanowili jechać sami. No i tam oni właśnie rozbijają się na wyspie, ale nie na tej, na której powinni, i tylko na jakiejś innej. No i tam zaczynają się ich przygody. Ja dopiero zaczęłam. Nie do końca mam chęci cały czas ją słuchać, natomiast zostało mi jeszcze 7 godzin, bo ogólnie cały audiobook ma godzin 10, więc nie jest to tak dużo, jak można by było myśleć. No i tam znać, jak przeczytam, a raczej dosłucham do końca. Mam nadzieję, że będzie to jeszcze w tym vlogu, chociaż nie obiecuję nic, ponieważ jakoś mam zastój czytelniczy po tych książkach, co przeczytałam, a przeczytałam Erskina Coldwella Blisko domu i jednak to była książka dosyć wymagająca. No i czytam właśnie tą książkę, o której nazwy nie pamiętam. No i u dziadka znalazłam drugi tom Ptaśka, czyli książkę Al, i właśnie bardzo chcę ją przeczytać. No i nie wiem, czy teraz to zrobię. Matko, lecą książki. Czy teraz to zrobię, czy już dam sobie spokój na razie i przeczytam to później. Natomiast z mojego TBR-u na miesiąc maj, ja w ogóle dzisiaj myślałam, że jest marzec, jak zwykle. No to z mojego TBR-u na maj nie przeczytałam jeszcze nic. Ale miesiąc się dopiero zaczął, bo mamy 4 maja. Ja sobie uciąłam głowę w kadrze. No ale mamy 4 maja. No i mam nadzieję, że coś ruszę z tych książek. Podejrzewam, że najprędzej to doczytam te, które już zaczęłam, czyli Człowiek, który czytał umarłych oraz Księga dwóch dróg Jodi Picoult. Ale nie mówię jeszcze hop, bo jakoś nie ciągnie mnie do tych książek jak na razie.
Chociaż może do tego człowieka, który czytał Umarłych, to mnie ciągnie. Ale muszę mieć chwilę taką luzu, żeby skończyć. Także czekajcie na kolejne update. Ten był dość długi. Witajcie w update'cie czytelniczym. Nie wiem, czy coś jeszcze uda mi się zmieścić w tego vloga. Postaram się. Natomiast wczoraj udało mi się skończyć kolejną książkę. Jest to książka Melissy Darwood. Survivalowe starcie. Jeszcze pokażę raz okładkę, żeby lepiej było widać. Generalnie książka to romans jest. Taki romans z trochę kapką erotyki, ale nie taki chamski, jak w niektórych książkach potrafi być to. Tylko naprawdę zrobiona ze smakiem jest ta książka, jeżeli można tak to nazwać. I powiem szczerze, że jeszcze w żadnym romansie aż tak bardzo się nie uśmiałam, jak w tej książce. W sensie nie, że wymuszone jakieś żarty były, czy coś w tym stylu. Ja tutaj chcę zobaczyć, czy są imiona głównych bohaterów, bo nie do końca pamiętam. Natomiast teksty głównej bohaterki, główna bohaterka miała na imię Cora, to naprawdę złoto i bardzo mi się podobało, więc jeżeli kogoś interesują właśnie takie... w opisie nie ma. Generalnie to była Cora i nie Ragnar, Agnar, Arba, Aiba, no jakoś takie dziwne imię miał chłop. Naprawdę polecam, bo świetnie się bawiłam. Ja nie spodziewałam się, że w romansie ja będę mogła tak naprawdę aż tak bardzo się odstresować i aż tak bardzo się śmiać, bo naprawdę teksty, które działy się na wyspie, były świetne. Ponieważ jeszcze wracając trochę do fabuły, mamy tutaj do czynienia z bohaterami, którzy jakby lecą do Grecji w sprawach firmowych, służbowych. Bardziej tak można powiedzieć. No i generalnie oni lądują na wyspie greckiej. No i muszą tam jakieś jest chyba kupno ziem pod hotel czy coś takiego. Generalnie to dla mnie było nieważne, bo najważniejsza akcja działa się właśnie na wyspie, na którą oni wpadli jakby przez przypadek, bo chcieli zobaczyć wyspę, pod którą chcą kupić, no i wylądowali gdzieś zupełnie indziej. No i zaginęli. No i próbują przeżyć na tej wyspie i naprawdę to, co się tam działo, było fajne. W sumie też ta książka, pomimo tego, że jest świetnie napisana, bardzo humorystyczna, to tak naprawdę jeszcze przekazuje nam dosyć ważny temat, o którym bardzo rzadko się mówi, a w zasadzie o zdrowiu psychicznym, ponieważ główny bohater ma chorobę, ale nie będę zdradzać jaką, ponieważ w zasadzie dopiero jest to powiedziane w końcówce książki i uważam, że to mógłby być spoiler lekki. Nie wiem, ale generalnie książka też przekazuje nam wiedzę na tematy chorób psychicznych, więc naprawdę śmieszna, a jednocześnie wartościowa. Także survivalowe starcia Melissy Darwood. To jest książka, przy której świetnie się bawiłam i naprawdę polecam. A teraz chyba czas w końcu przeczytać tę książkę, którą już zaczęłam na czytniku i której oczywiście nie pamiętam nazwy, bo jak żeby to by było inaczej, żeby zapamiętać. No to czas teraz chyba skończyć Umrzeć, żeby żyć, ale to jest zdecydowanie cięższy temat. I boję się trochę, bo jednak troszeczkę przeczytałam opinii o autorze i książce. Nie są zbyt pochlebne, trochę mnie odstraszyło, ale w zasadzie ja jestem po to też, żeby mieć jakąś swoją opinię, a nie opinię innych. Bo na przykład, trochę się rozgadałam, ale na przykład Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, czyli film Tima Burtona o Sweeney Toddzie, opinie miał bardzo złe. A ja kocham ten film i znam wszystkie piosenki na pamięć, także ja mam jednak inny gust, więc chyba czas przeczytać tę książkę.
cześć. Przychodzę już do Was z takim podsumowaniem. Niestety nie udało mi się ukończyć tych książek, które jakby miałam zaczęte. Natomiast skończyłam dwie książki. Jedną z nich było Blisko domu. Blisko domu? Trzeba by na pewno. Nie mam pojęcia. Zaraz muszę sobie gdzieś zapisywać. Ja nawet powiem więcej od zaczęcia tego vloga. Jakby przeczytałam trzy książki, więc tak. Przeczytałam Book Lovers Emily Henry, Blisko domu Erskina Caldwella i Survivalowe starcia Melissy Darwood. Czyli taką książkę. Więc tak, trzy mam skończone. Natomiast rozpoczętych mam więcej i ten vlog miał być odnośnie książki Krzysztofa Malinowskiego Umrzeć, żeby żyć, ale jakoś jej jeszcze nie skończyłam, więc planuję ją teraz jakoś ukończyć, bo no nie jest ona długa i w sumie nie wiem, czemu jakoś przestałam. Kolejną książkę, którą chcę skończyć, jest to książka, którą niedawno, wczoraj zaczęłam, a niedawno widziałam u zaksiążkowanych na kanale, czyli Legendy Latte, Travis Baldry. Oczywiście nie łapię ostrości. No i jeszcze dwie książki chcę na pewno skończyć, czyli Jodi Picoult i Księga dwóch dróg. Ale jak skończyłam na stronie 71 i tak dalej nie ruszyłam. Cała ja. No i w końcu muszę skończyć Człowieka, który czytał Umarłych i nawet ruszyłam się trochę dalej. Natomiast przez to, że nie wzięłam tego na majówkę, bo stwierdziłam, że przeczytam inną książkę, to jakoś ta książka została w domu i tak została sobie na półce. Ale czas ją skończyć, bo naprawdę historia zaczęła się rozwijać i naprawdę bardzo polubiłam tę historię. I może nie chcę się też poniekąd z nią rozstawać, bo naprawdę zaczęła mi się podobać. To jaką drogę przeszedł właśnie tutaj od samego początku Song Chi, czyli nasz główny bohater, jest niesamowita, a jestem dopiero na 191 stronie, więc na pewno jeszcze wiele przygód mnie czeka i wiele, wiele informacji cennych, bo są tutaj opisane podwaliny medycyny sądowej. Więc temat bardzo ciekawy. No, także taki jest mój TBR na najbliższy czas. Oczywiście mam świadomość tego, że podejrzewam, że ja tego nie przeczytam tak szybko i mam świadomość tego, że mogę tak naprawdę nie ukończyć tych książek tak szybko. No, ale taki sobie daję plan działania na najbliższy czas i będę trzymać za siebie kciuki, żeby udało mi się skończyć te książki. Także to by było na tyle z obecnego vloga. Mam nadzieję, że podobało Wam się to, co zobaczyliście i dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście więcej takich filmów tego typu, czy może jakieś inne challenge, jakieś może rozmowy o książkach, może jakąś konkretną książkę chcecie, abym zrecenzowała. Dajcie znać, także do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!